Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w następnym odcinku magazynu Zakółka. W dzisiejszym odcinku znowu jesteśmy z wizytą w warsztacie mechanicznym i dzisiaj powiemy sobie o tym, czym jest świeca żarowa, za co odpowiada, kiedy nie domaga, jak to poznać i jakie są koszty ewentualnej wymiany. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie Robercie. Witam, znowu ja. Tak, witam. Tydzień temu się widzieliśmy. Mówiliśmy o tym, czy myć, czy nie myć silnik. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, czym jest świeca żarowa, w jakich silnikach występuje, jakie są objawy niedomagania tego elementu. Także pierwsze pytanie, za co odpowiada świeca żarowa? W silnikach diesla wspomaga rozruch, tak? Przeważnie na poziomie temperatur lekko powyżej zera i już później poniżej zera głęboko. Bo każdy użytkownik diesla zauważył, że w ciepłe dni, czy też jak albo ciepły silnik jest, ta kontrolka na desce rozdzielczej nie zapala się. To znak, że ta świeca nie działa, bo nie potrzebuje tego. Lub też krótkie pyłgnięcie na desce rozdzielczej tego sygnalizatora, że ten proces jest uruchomiony, tak? Czy są jakieś interwały, nie wiem, wymiany takiej świecy żarowej? Nie wiem, czy są. W każdym razie z praktyki to wygląda w następujący sposób, że pojawia się komunikat najczęściej o błędzie, o awarii, tak? Migająca spiralka właśnie świecy żarowej lub też ten tak zwany silniczek, ten check engine. Tak. I wtedy po takiej diagnostyce sterownika testerem diagnostycznym możemy ustalić powód. I często właśnie w dieslach to są upalone świece, czyli niesprawny układ, tak? Podgrzewanie tych świec. No, nie wszystkie auto oczywiście też monitorują, bo to trzeba powiedzieć, ten błąd tej świecy, aczkolwiek no, klienci przyjeżdżają w momencie, kiedy jest problem z uruchomieniem, tak? I bo wtedy... po tym najłatwiej poznać, że coś jest właśnie tak, z układem. Nierówny start silnika, czyli zaczyna, no może dla bardziej doświadczonych, zaczyna pracować jeden cylinder, dwa, trzy, jeden gdzieś tam się ciągnie za ogonem, nie może wystartować, silnik kuleje, nadwozie trzęsie się, tak? No i za chwilę równa pracę już i jest ok. No to taki pierwszy symptom. Bo mówimy właśnie o temperaturach bliskich zera, poniżej zera, prawda? Tak. No bo silnik diesla, jak też często nazywany silnikiem z zapłonem samoczynnym, tam nie ma świecy zapłonowej. Zapłon następuje pod wpływem ciśnienia, sprężenia tak. Mieszanki paliwowo-powietrznej. I ta świeca właśnie powoduje... Wspomaga ten rozruch, zapłon. Wysokie ciśnienie w silnikach diesla jakby jest tym samoczynnie wywołuje ten zapłon na skutek sprężenia, no i jest temperatura troszeczkę niższa i ta mieszanka jest zimniejsza, trudniej ją tak jakby, żeby uzyskać zapłon, no ona wspomaga. Ten czubek świecy żarowej wtedy najczęściej zagrzewa się tam do czerwoności, można tak nazwać. Mamy tu przykładowe świece żarowe, sama budowa generalnie jakaś mocno skomplikowana nie jest, pokażmy widzom, bo rzadko można zobaczyć to. Trzy świece, trzy rodzaje świec, można by je wymienić, krótsze, dłuższe i najkrótsze. Wszystko oczywiście od typu silnika. Tak, diesla. Zasada działania wszystkich jest podobna. W każdej świecy, jeśli chodzi o zasadę działania, ten czubek tutaj, który pokazuje, on nagrzewa się. Do czerwoności. Do czerwoności, tak. I wszystko jest dobrze do momentu, kiedy on się nagrzewa, a jest jeszcze gorzej, kiedy właśnie ten czubek lub ten rdzeń spuchnie i nie da się jej wykręcić. I to jest największa bolączka tych silników diesla, że urwana świeca żarowa może być powodem poważnej naprawy i ogromnych kosztów. Co prawda to troszeczkę technologia już znacznie poszła do przodu i są specjalne takie urządzenia czy zestawy do demontażu świec czy urwanych żarników w pojeździe, tak? Ale też nie zawsze to da radę zrobić.
I wtedy mam rzeczywiście problem, bo trzeba głowicę zdemontować z pojazdu. Są takie specjalne jednostki wyspecjalizowane, tak, które regenerują tego typu rzeczy, głowice, gniazda, gwinty. No, aczkolwiek koszt jest już duży, wysoki. Mhm. Oprócz tego, co sam wspomniał, czyli puchnie, prawda, no, samo przepalenie też elementów grzejnych, prawda, i próba wykręcenia wymiany takiej świecy żarowej też może spowodować to, że urywają się te końcówki z powodu nagaru, który się zbiera z każdym kilometrem na tej świecy. To znaczy, po części może to też ma znaczenie, ale właśnie najczęściej i najgęściej to są te właśnie puchnące końcówki, które zaciskają się w tym gnieździe aluminiowym, bo tam wiadomo, ta świeca dochodzi w gnieździe aluminiowym głowicy jakby do tej części i potem w tej części krótkiej też jest tam w gnieździe. I jak ona zostanie zaciśnięta, zakleszczona, no nie ma wtedy jakby litości i puści. Też równie dobrze tutaj w tej części występuje taki nagar. Ale ten nagar jakby jest związany z korozją. Aluminium ze stalą w sposób specyficzny koroduje. Ta część świecy jest po prostu w głowicy. Styka się z głowicą, choć generalnie do samej pracy nie ma nic nie do ma, tego. Ale jest takim jakby przeniesieniem tego rdzenia w głąb. I tutaj występuje korozja. I też w tym miejscu potrafi urwać się. Tu akurat mamy takie świece trochę starszej generacji, ale nowszej generacji świece potrafi obmierzać też i ciśnienie sprężania, takie są już, i mierzyć temperaturę i jeszcze innych parę zadań mają w sobie. Aczkolwiek ścianka tych świec w tym miejscu jest, można by porównać do ścianki żyletki. I wystarczy mały dyskomfort w odkręcaniu, czy jakieś zaparcie na ściankach i jest już ukręcona i nic z tym się nie poradzi. Najrzadziej świece gdzieś urywają się pewnie w tych miejscach gwintu, tak, chociaż też się zdarza. No ogólnie jest to problem. Sama świeca nie jest problemem, jeśli się uszkodzi, no bo jeśli się odkręci, to w większości przypadków to są takie dosyć proste operacje, w niektórych przypadkach trochę bardziej skomplikowane, ale ze względu na usytuowienie, czyli tak jak tutaj w tym pojeździe, który widzimy, jest od strony ściany grodziowej, czyli od strony szyby za silnikiem i tam wiadomo, możecie Państwo zwrócić uwagę, tam w ogóle nie ma na nic miejsca. Wtedy po prostu trzeba zdemontować co tylko można, czyli tutaj podszybie, wycieraczki, ramiona wycieraczek, inne rzeczy, żeby tam dostać się. Są też takie modele, gdzie trzeba zdemontować silnik auta. No ogólnie, jeśli ona wykręca się, to wszystko jest jeszcze na znośnym poziomie. Jeśli nie wykręci się, no to już jest duży problem. Duży problem, duży koszt. I naprawdę tutaj trzeba z dozą takiej ostrożności do tego podchodzić, żeby nie generować, przynajmniej z naszego punktu widzenia, dla klienta kosztów. Na przykład świece, które już ktoś próbował wykręcać, czy coś najczęściej, to już jest problem już od razu na wstępie. Już zakładamy, że pewnie się porywają, no bo jeśli by ktoś dał radę, to by je wykręcił. Więc ludzie też, czy klienci zostawiają takie ponadrywane, ponadkręcane. I tu taka sugestia, żeby właśnie, jeśli nie ma człowieka doświadczenia, czy osoba, która to demontuje, po prostu sobie odpuściła ten problem, bo zgeneruje to tylko duże koszty i niepotrzebne problemy. So, jak u nas to się na przykład w warsztacie robi dosyć często, no nie będę mówił, że 10 razy dziennie, ale raz dziennie, raz na dwa dni, więc już po tylu latach, po 5 latach, 6 latach działalności w tym miejscu, to już troszeczkę na ten temat wiedzy mamy i też czasami korzystamy właśnie z usług firmy, która dysponuje specjalistycznym sprzętem, tak? Tylko że ukręcić i pozostawić świecę w gnieździe głowicy jest jakby bardzo bezpieczne, znaczy bezpieczne. W każdym razie stukanie tam, próbowanie wbijania czegoś czy coś utwardza, zagniata rdzeń i tę część grzejną, tak zwany ten węglik, żarnik i kiedy już on zostanie tam zgięty, złamany i oklepany, to już nie da się tego wybrać. Po prostu jeśli się urwie, zostawić, przyjedzie ktoś ze sprzętem, na 80% da radę to wyciągnąć. No i właśnie dzisiejszy magazyn po to tworzymy, aby Państwu uzmysłowić to, że niby generalnie prosta rzecz, prawda,
wymieniamy jak świecę zapłonową w silniku benzynowym, ale problemy, jakie mogą się przy tym pojawić, generują potworne koszty, prawda? Bo świeca może nie jest jakaś tam specjalnie droga, nie wiem, około 100 zł średnia cena pewnie. Od 30 pewnie, 5 najstarszych modelach i do 200. A potrafi taka wymiana zakończyć się kwotami? Tak, ostatnio, jako ciekawostkę, mieliśmy klienta, który właśnie sam wykręcał, ukręcił to świecę, został ten żarnik, ten element. Mhm. No i uznał, że nic się nie stanie i przyjedzie do nas, tak? No i przed warsztatem jakby element został wystrzelony, ale został w taki sposób wystrzelony, że przebił pokrywę silnika. Czyli możecie sobie Państwo zdać sprawę, z czym to wszystko się wiąże, tak? Rozumiem, że wykręcił i nie wkręcił z powrotem. Nie. Zostawił, bo uznał, że to i tak nie wyleci. Mhm. Ale może być też odwrotny skutek, tak, bo też zdarza się, że zaśnie to do wewnątrz cylindra i wtedy już mamy po silniku. Tak, wtedy jest definitywnie po. Ale też są takie metody i czy szkoły takie starsze, które mówiły, dobra, wystrzeli. No, na 10 razy 9 wystrzeli, ale ten jeden raz wciągnie. Panie Robercie, no problemów przy wymianie może być oczywiście mnóstwo. Miejmy nadzieję, że przy każdej wymianie każdemu da się wykręcić taką świecę, ale też warto wspomnieć o tym, że jazda na zużytych świecach żarowych też może powodować zużycie silnika i awarię. Jeśli chodzi o zużyte świece, bo teraz mi przyszło właśnie do głowy, wspomniał Pan. Jeśli chodzi o zużyte świece, też może wystąpić problem monitorowania błędu świec, systemu grzania. Może nie wszyscy wiedzą, ale chodzi o rezystencję świecy, czyli starsza świeca, szczególnie grupa Fiata, ma to do siebie starsza grupa Fiata, że zmienia się rezystencja świecy i sterownik tych świec żarowych wykrywa zmianę rezystencji i traktuje to jako błąd lub uszkodzenie układu grzania. Aczkolwiek układ też grzeje, no ale to jakby jako ciekawostka, jeśli chodzi o zużycie świec, to albo działa, albo nie działa, tak? I tutaj jakby jeśli chodzi o profilaktykę, to raczej nie ma. Można by było tak odkręcać, zaglądać, no ale za którymś razem urwie się, więc lepiej tutaj nie ruszać tego, bo i samo dokręcanie to jest momentem, kluczem dynamometrycznym potrzebne i specjalna taka pasta ceramiczna do tego, żeby na później to by udało się wykręcić i gwint, i tą część. Aczkolwiek jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę bardzo mocno, to szczególnie jak jest zimno, czasem właśnie, bo nie mieliśmy w tym roku zimy, to chciałem powiedzieć mocno zimno, no ale jakby kiedyś się trafiło jeszcze nam zima w życiu, no to zwrócić trzeba uwagę na to, że po starcie silnika zimnego rano, jeśli jest zakłócenie, czyli samej pracy, fazy pracy, ona jest nierówna, tak, jak wcześniej wspomniałem, jakby jeden cylinder nie chodził, to, że on nie chodzi, to jeszcze da się przeżyć, bo on będzie chodził za chwilę, tak, ale jakby zmienienie układu sił w silniku, czyli wyłączenie jednego z cylindrów, tak? Załóżmy, że mamy cztery, wyłączamy jeden sobie skrajny, załóżmy tam w czwartym i pozostałe trzy chodzą, no to zmienia cały nacisk wału i korbowodów, układ sił jest zmieniony. Zupełnie zdarza się, sam osobiście w swoim samochodzie też właśnie zaniedbałem, bo to dziś, to jutro i urwałem korbowód. Urwany korbowód przebił blok silnika, no i tak się skończyła ta taka... Niedomaganie to, takiej prostej rzeczy. Tak, takiej prostej, to dziś, to jutro i tak właśnie to się skończyło, no i kosztowało bardzo dużo. Zastanawialiśmy, czy w ogóle nie złomować tego samochodu później. I to niby człowiek jest doświadczony i troszkę na ten temat wie, a też popełnił taki prozaiczny błąd. No i nie kończy się to za każdym razem w ten sposób, no ale ja mówię na 100 albo na 150 razy raz, to i tak jest dużo, jeśli chodzi o koszt dla bezpośredniego użytkownika tego pojazdu. Czasem to już jest złom. Generalnie wprawny kierowca powinien zauważyć, że przy niskich temperaturach, jeżeli ten jego silnik diesla bardzo nierówno pracuje właśnie na trzech, czasami na dwóch nawet. Tak, już i dopiero powinna, tam po 30 sekundach zaczyna równość. Powinna zapalić się mu ta czerwona kontrolka w głowie, że coś jest nie tak i trzeba jak najszybciej zdiagnozować przyczynę tego. Dokładnie tak. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Szanowni Państwo, no prosta rzecz, ta świeca żarowa, sama wymiana, sam koszt jej może nie jest tak duży, ale problemy, jakie mogą wyniknąć przy ewentualnej wymianie, może naprawdę nas dużo kosztować. A i tak jak Pan Robert mówił, inne przyczyny właśnie, wymiana wręcz całego silnika może stać się nieopłacalna. Także obserwujmy nasz samochód podczas startu, reagujmy na wszelkie niedomagania, bo każda rzecz zaniedbana potem przekłada się na setki
wydanych złotych. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.